Cześć, tu Ernest! W tym filmiku omówię wam najważniejsze zmiany i nowości, które wprowadziła aktualizacja 8.1 oraz pokażę wam nowe skiny i emotki w grze. Pora na już kolejny tydzień nowości. Tym razem jest to większa aktualizacja pełna wyjątkowych rzeczy, które czekają tylko aż je odkryjemy. Na komputerach na przykład do pobrania było 1,5 GB danych. Gwiazdą tej aktualizacji jest oczywiście Kulajazd. Nowy pojazd jednoosobowy. Znajdziemy go zazwyczaj przy przyczółkach na takich oto stanowiskach. Ten pojazd ma wbudowaną kotwiczkę oraz turbo, jak chyba każdy pojazd w Fortnite. Dzięki kotwiczce możemy się wdrypywać na szczyty gór albo się po prostu czegoś trzymać. Osoba kierująca kulajazdem jest całkowicie bezpieczna od strzałów, ale sam kulajazd ma 300 punktów zdrowia i wybucha jak każde inne pojazdy. W temacie pojazdów to deskorolka jednak zostaje na dłużej. Nie wiem na ile, ale jednak zostaje. Dalej w temacie broni przedmiotów to usunięto szary karabin piechoty z pola walki, a ciężki karabin szturmowy spadł o dwie klasy rzadkości, co oznacza, że teraz występuje w klasie szarej, zielonej i niebieskiej i odpowiednio do tych klas zadaje 36, 38 lub 40 punktów obrażeń. Ogromnych zmian za to doczekały się automaty z przedmiotami. Od teraz nie występują już szare i zielone automaty. Do tego przedmioty w automatach są teraz darmowe, ale można je odebrać tylko raz i każdy automat ma tylko jeden przedmiot. Po odebraniu go automat wybucha. Z tych mniejszych zmian to teraz dobywanie w lobby trwa z powrotem 11 godzin. Zaraz co? Każde bandaże, apteczki, potki, beczki doczekały się nowych animacji użycia. Zobaczcie sami jak to teraz wygląda. Poza tym to teraz widać naszych członków drużyny przez ściany, jeśli są niedaleko. A znaczniki są teraz bardziej czytelne oraz można je pojedynczo usuwać. Jednak najważniejszą zmianą w rozgrywce jest to, że teraz sytuacja wylogowania się gracza, samolikwidacji lub likwidacji przez burzę, likwidacja jest zaliczona na konto tego, kto ostatni zranił tego gracza. Aktualny limit czasu do zaliczenia takiej likwidacji wynosi 15 sekund. Co oznacza, że jeśli kogoś obijemy i ta osoba w ciągu 15 sekund wyjdzie z gry lub zabije go burza, to my dostaniemy za niego eliminację. To jest coś, czego brakowało w tym trybie. A w trybie kreatywnym otrzymaliśmy dwie nowe wyspy. Jedna w stylu pustynnej części mapy oraz drugą w klimacie wulkanu na północy mapy. I to w sumie tyle z tych najważniejszych zmian. Doczekaliśmy też się garści nowych skinów i emotek. Jak zwykle zostaję was z nimi na koniec. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.